Jakby ktoś zapomniał, nazywam się Morgan Wilson, a kolejna przygoda już za nami. I powiem wam, że takiego czegoś nigdy bym się nie spodziewał. Ja i moja załoga odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Chcecie wiedzieć, co zrobiliśmy? No to zasubskrybujcie nasz kanał. Walnijcie w dzwona, tak jak to się robi na łajbie. Zostawcie łapeczkę w górę. I najważniejsze, wpadajcie na Discorda. I co? Życzę wam wszystkim miłego oglądania. Dobra, w takim razie do baru z chłopakami, tylko nie wiem, gdzie są, dobra. O, jesteście, dobra, są chłopaki, dobra. O, siema, jesteś. Jestem. Nie spałem aż tak, no dobra, południe, jestem tak długo, aż nie spałem. Zazwyczaj śpię, wiecie, tak, nie wiem, tak do piątej śpię, tak na przykład, tak do piątej po południu oczywiście. Który? No, tak na przykład, no, po południu, a czemu by nie? Co? Następnym razem biorę wiadro. Coś ty się taki skurczył. Aha, bo mu się nogi już wytarły, ja rozumiem. Pit, ty się w końcu ubierz jakieś buty, bo zobacz, ty z odcinka na odcinek zaczyna się robić coraz krótszy. Ty, a mówiłem, że on ma drewniane buty, ja mówiłem, no przecież, że ten ma drewniane nogi. What, co? Nie, no dobra, nieważne, nieważne. Może to jest beznożny Pit? Nie, dobra, chodźcie, chodźcie. Pit, chodź tu! Pit! Gdzie on polas? Dobra, chodźcie do tego baru, nie będziemy na jednego głupola czekać. Może zaraz przyjdę. Co to jest? O, czaszka, siema. To idziemy po te czaszka? Zadanie? Czaszka? Ty go znasz? Aha. Co to za widma? No to jest Czaszka, mój kolega, często z nim rozmawiam, kiedy... To on mieszka pod schodami? Mieszka na schodach, dokładnie. Mieszka na schodach. Łocie, Florek! Co to jest? Może to był ślip. A widzisz. Będę strzelał! Ostatnio żeś się napił i leżałeś na scenie, a myśmy potem musieli płynąć aż na pustynię. A myślałem, że wy statek strzelaliście. Nie, to ten cały szefuncio, wiesz, o. A my to możemy zgarnąć ten do naszego statku? Nie, raczej nie, mieliśmy mu to załatwić, a... Skąd ty jesteś, Pit? Pa, znalazłem nogi. Mam buty. Masz buty? Bardzo fajne buty, ale ty już się wytarłeś, ty już jesteś za niski. Już się skończyłeś się, rozumiesz? Skończyłeś się. On się skończy, dobra, jak mu się nogi wytrą. Dobra, chodźcie, zamawiamy coś. Halo? Halo, dzień dobry. Panie barman, panie szefie. O, hej! Dzień dobry. Panie barman, szefa znowu nie ma, jest na wakacjach. Usiądźcie, zaraz niosę zamówienie. Okej, dobra, to tak. Poprosimy o oranżadę i na przykład... Cicho, spadaj stąd, bo ty byś tylko tą chlał oranżadę. Spadaj stąd, ja zamówię. Idźcie. Dobra, idę siąść. Osoba przemoc, rany, szefa nie ma, możecie być spokojni. Nie, bo ten cały czas oranżadę by był. Dla jednego to tak. A w ogóle gdzie jest ten kufel, który ostatnio wzięliście ze sobą? Do tej pory go nie widziałam. Może on go przepił. Nie wiem, może nie przepił, nie wiem. W każdym razie dla tego pana to poprosimy taki bezalkoholowy, nie? Taki, wie pani, bez... Jasne. Oranżada bez oranżady. A dla nas to można normalnego. Tak, poprosimy jeszcze dwa czekajcie, ile nas jest? No to cztery steki i może kurczaka na wszystkich jeszcze. O, i tyle, dobra. I jabłuszka w gracie, rozumiem. Dziękujemy bardzo, dobra. Dobra, przepraszam bardzo, co ja już chodzę, jak pewnie. Dobra, chłopaki, zamówiłem wszyscy oczywiście, tak? takie samo żarełko. Dobra. Nie ma szefa, jesteśmy znowu w kii. Jesteśmy znowu, że tak powiem, znowu do spiżarni. Te szczury mnie dobijają. Jesteśmy znowu. Biety. Bagiety, zostaw, bagiety. Pit, ja bym nie radził. Ja bym nie próbował tego jeść. A to nie jest to zdoba? A to nie. Tego to ja nie wiem, czy to nie jest. Nie przejmujcie się, jak nie będę wracać! No dobra. Słuchaliście tego? Ja jej nie słucham, dobra. Ona powiedziała, że nie wróci. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Znowu jesteśmy w niczym, bo jakby nie dostaliśmy jeszcze zadania. Przyszliśmy, zamówiliśmy żarcie, no nie dostaliśmy zadania. To jest kategorycznie, ja tego się na to się nie piszę. Gdzie jest szefuncio, który miał nam dawać zadania? Ja chcę Coś mi ominęło, bo zasnąłem. Czy ten musi zawsze... Dobra. No, Jezus Mariano, ostatnio spałeś tutaj! Ty odezwał się bez nóg! Zamknij się! Przestańcie się kłócić! Dobra! Chłopaki! Au! Co wy? Możecie się nie kłócić. Aż usiadłem za daleko. Właśnie widzę. Możecie się nie kłócić. Krzywy. Prosiłem. Ale to jego wina. Nie jego wina. Możecie się nie kłócić. Wracając do tego. Moja wina? Nie, niczyga to wina. Po prostu mieliście się nie kłócić. Czy możecie na siebie nie działać jak na byka? Nie wiem, co to jest wyp. Nie wiem, co to jest wyp. Nie pytajcie. Ale jakbyście nie zauważyli, jesteśmy w czarnej dziurze. A może. Dziurze. Skoro barman jest na wakacjach, to może przygotowałem jakieś zadania.
Właśnie. No może jakiś list? Ale on, jakby no. przygotował, to ona nam przekazywała zwykle no. te zadania, jak go nie było. No może jak... To nie jest dziwne, że on tak często jeździ na te wakacje? Właśnie strasznie dziwne. Ej, już się ciemno zrobiło. Strasznie pada, powiem ci. No nic, no już czekamy na to żarcie, no halo, no cztery steki, no to bez przesady, ile to się może piec? Barbanka. Halo, przepraszam, proszę pani. Kurde. Pani. Halo. Pani Ina. Po mnie nie jesteś. Halo. Proszę pani, nie ma jej. Ona tam raczej nie ma nikogo przejścia. Nikogo nie ma. Pani Paki. Gnomie, wie pan, jakiś niemrawy jest. No, no niemrawy, bo to dekoracja, durniu. Nie ma. Ty, a jak to ten? A jak to pan szef? To nie szef. Ty widziałeś szefa. Znaczy jak on się nazywał? No szef, my na niego mówimy no, szef. No to, a jak się on zamieni się w krasnala? Nie no, zamieni, a czemu miałby się zamienić w krasnala? Uwierz bo jest magik. Dobra, mnie się. Jesteśmy troszeczkę w... Gdzie ona poszła? Gdzie on poszła? No właśnie, poszła, no właśnie, ja bym no, chciał już żarcie, głodny jestem. Aż to zjem moim stanem. Tutaj jest... Do tej spiżarni weszła. Znaczy spiżarnia, Boże, nie umiem czytać. Dobra, może spiżarnia. Tutaj chociaż... Ej, tam może być żarcie, to można w sumie tam pójść. Pusto, pusto tu jest. Co to jest? To są dźwi... Boże, jakie no, piwnica! Schody. No piwnica! Myślałem, że to jest normalny pokój tutaj. Chodźcie, chodźcie. Słyszeliście, jak walnęły piórny? Jezu, co to jest? Co to jest? Dobra, nie, to jest Stasiek. To są na pewno ozdoba. Nie przejmujcie się, to są ozdoby, to są ozdoby. Nie, nie, nie przejmujcie się, to są na pewno zwykłe. No kolejne. To są zwykłe ozdoby. Dobra, chłopaki, chodźcie tu, chodźcie. Widzisz tą beczkę? Jaka fajna. Co to jest? Co wy mi tu robicie? Co my robimy? Co wy robicie? Jezu, co za szczur? Co za szczur? Już, wynocha mi z tej komnaty. Ja go znam, ja go gdzieś widziałem. Myśmy przyszli po kelnerkę, gdzie jest kelnerka? Gdzie jest kelnerka? Głodny jestem. Nie ma jej, ja tu chciałem sobie beczkę otworzyć, a ty już tutaj won. Nie won, skąd ja mam won iść? Proszę mi oddać kelnerkę, proszę mi oddać, nam oddać. Ładnie jesteśmy, tam u góry jest restauracja. Dopiero co ją skończyłem sprzątać, jest taka fajna. Tak, kelner, właśnie widzę, takiego syfu to ja nawet nie mam w pokoju. Co to? Weź pan tego szczura, bo on coś tu miałczy. Już, pozbądź się. Zgarnijcie tego szczura. Szczur. Bo zawołam kota. Szczura mi nie być, ostatni mi został. Bo dlaczego zawołam ma tak kota. Być? No już. Bo kota zawołam. Bądź grzeczny. Ale się kotów nie boi. Dobra, niech pan pokrótce cicho bądźcie wszyscy. Ja tu się próbuję czegoś dowiedzieć, a wy pierdzielicie od rzeczy. No to mów, panie. Chcę gadać z dowódcą. Ja jestem dowódcą, a wy out mi stąd. Out na schody. Out. Jak się z nim dogadam, to ten. Dobra, słuchaj pan. Dobra, co jest? Pan jest szczurem. To widzę. Pan jest tak, królem szczurów, tak? Pan jest królem szczurów. No jasne. Przestańcie strzelać! Królem. No, dobra. Jak mi zniszczycie wypolerowane cegły, nie zniszczą, to was rozszarpię. Nie zniszczą, obiecuję. Ja ogólnie jestem dosyć pokojowy, więc niech pan pokrótce powie. Widzę, że tak to trochę ci z zielonych oczu trochę daje. Co? Nie, nic mi nie daje z zielonych oczu, co pan gada. To trucizna! Cicho, szczur, bo cię zaraz tutaj ugotuję. Chłopaki, idźcie stąd mi! Pit, co ty robisz? Dobra, nie, nieważne, gdzie jest ta kelnerka? Bo wiem, że ona schodziła do spiżarni. Tu jest spiżarnia, z jakiej no, racji... kręciła się tutaj jakaś taka dziwna, przeszkodziła mi w otwieraniu beczki, to ją... No, poszła sobie ta... Poszła? Na tyła, co miała czy ja mam rozumieć, że pan ją gdzieś zamknął? No, wywaliłem ją. Do klatki? No, oczywiście, że tak. Do klatki? Cicho! Co? Tu są negocjacje. Panie, nic nie mów. Niech pan sobie odejdzie na chwilę. Niech pan sobie odejdzie. Nie. Pan niech sobie odejdzie. Nie. A pan chce mieć to na głowie. A mam przyzwać jeszcze inne szczury? Dobra, nie. Klatce? Dobra, to ja sobie stąd idę, do widzenia, tego. Kochani. No jak zawsze wszystko zepsułaś, a może bym wynegocjował jakąś porcję sera, co? Nie ma jedzenia, ale się dowiedziałem jednej fajnej rzeczy. Chłopaki, usłyszałem coś takiego, że ten mały szczurek, ten podwładny jakby niego, nie? Co on tam sobie miauczał, on powiedział, że nie wiem, czy to jest duży ser, w każdym razie to jest król szczurów. To jest król szczurów. I ten mały, ten jego podwładny się wygadał, że zamknęli ją w jakiejś klatce, bo ona mu przeszkodziła chyba otwierać tą beczkę całą z żarciem. I rozumiecie, takie ten. Becy? Tak, nie w beczce ją zamknęli, tylko że ją zamknęli w jakiejś klatce niby. Dobra. I z tego co zrozumiałem, klatka jest gdzieś tam z tyłu. I za tym. A tam jest, a tam chyba nie ma jakiejś lawy czy coś? No właśnie coś tam było, dobra. Przez chwilę tam widziałem. Wiecie co, ja jestem głodny i w sumie jak bardzo jestem głodny, tak bardzo bym chciał to jedzenie dostać. A żeby dostać jedzenie potrzebujemy kelnerki, czyli trzeba odzyskać kelnerkę. No to... Jedzenie. Nie jedzenie, kelnerkę. No jedzenie przy okazji odzyskamy. Jedzenie. Tak, jedzenie, chodźcie. Jedzenie jest lepsze. Zjadłbyś tego szczura? Panie szczur? Panie szczur? Panie szczur? Panie szczur? Co się dzieje? Mówiłem, żebyście poszli sobie. A nie pójdziemy. A nie pójdziemy, my chcemy... Pan każe, trzeba...
Cicho, szczur! Przepraszam! Czy on zawsze taki jest? Dobra, nieważne. My chcemy uwolnić ją. Gdzie on jest? Gadaj, szczurze, gdzie jest nasza kelnerka? Dobra, powiem wam, ale pójdziecie sobie i coś dla mnie zrobicie. No dobra, no. Otworzycie mi tutaj tą kratkę, że tak to powiem, do spiżarni. Dobra. Ja mam w sumie kilo. Dobra, dawaj, otwieraj. Weź, otwieraj już. Otwieraj mu. No. O! Bardzo trudno. Dobra, to wypadł tam na tył, przejście se parkura i tak dalej. Parkura? Ja nie jestem dobry w parku. Patrz, żelazo, co? Patrz, mamy jedzenie. To jest lawa. Kto idzie pierwszy? Ty bez nóg, skaczesz pierwszy. Dobra, to odsuńcie się, bo ja... No, dawaj. Dobra. Każdy po kolei. Dawajcie. Ryan, ty na korty, ten. Dobra. Dasz radę, dobra. Wierzę w ciebie. To jest proste. Dasz radę, wierzę ciebie. Ty, no jak te bez nóg skoczy, to i wydacie radę. Dobra. Jezus, co to jest na tej ścianie? O, to jest ten. Dawaj. Co zostało? Chodź. Dobra. Skacz, bo musi, wiesz... Miejsce było. Skaczcie tam. No, miejsce dajcie. Dobra, zostaliśmy my. Dobra. Tam można skoczyć? Skacz, ty bardzo miękko jest. Skacz, miękko tu jest strasznie. Tak jest slim na sobą. Ała! Nie wiem powiedzieć, jak ty to zrobiłeś. Aż poczułem. Nic się nie stało. O kurde, a masz czerwone tutaj. Ty mi nie patrz, gdzie mam czerwone, co? Jak ty nie trafisz? Przecież to się skacze, to jest mięciutkie chmurka. Jak ty to w ogóle coś dostałeś? Dobra, skaczcie dalej. Dobra, Pit. A ja zrobię tak, tak zrobię. Dajecie radę? I tak zrobię, dobra. Gdybyś zobaczył, jak daleko jest ten Julek. Okej, dobra, powoli do was idę. Dobra. Wiecie, czy tam na dole jest rekin? On już mnie dziabnął. Właśnie mnie ugryzł, mnie strasznie boli teraz. Już mnie skubnął, że tak powiem. Dobra. O nie! To masz drabinkę, chodź tu. Dobra. Okej. Nienawidzę parkurów, a znowu wpadłem. Chłopaki, gdzie jest Julek? On już chyba na końcu jest. Okej. Jak on jest na końcu, no to jesteśmy to na końcu. To my powinniśmy dać radę, nie? O nie, tak wpadłem! Już? Dobra, popłynę, ogram system. Dobra, wlazłem. No. O, co to jest? Co wy robicie? Nie strzelajcie. Dobra, jestem, jakoś dam radę. Bo tu jest ten i oto walnąłem głową. Dobra, płynę. Ogram to. Chodźcie, tutaj drabinkę macie. Dobra. Ale kapie coś z sufitu. Tylko trzy klocki dajcie, czekam na was, chodźcie. Przeszłem to! Nie, przeszłem. Swój. O Ina, żyjesz. Okej, możecie mnie uwolnić? No możemy, znaczy się uwolnimy. Za to wszystko, co dzisiaj przeżyliście, będę musiała wam zapłacić. Zapłacić. Nie, po prostu dasz nam jeść, bo my głodni jesteśmy. Ogólnie myśmy tu przyszli tylko ze względu na to, że głodni jesteśmy. Ja mam deal, niech najpierw dawam jedzenie. Musieli się zapłacić po prostu. Będziemy ją uwięzić tutaj, żeby dawała nam jedzenie. Ty głupi jesteś? Co ty chcesz? Zaraz... Ale powiedziała, że nam nie da jedzenia. Da nam jedzenie, tylko trzeba poczekać na Pita. Sorry, nie uwolnimy cię jeszcze, bo... No chyba nie nadział się na to. Rozumiem, ten ślepy się spóźnia. No ślepy się spóźnia, ale ślepy jedyny ma kilof. Rozumiesz to? Ślepy i ma kilof. A, to już właściwie wiemy, jak stracił... On nie dostanie dzisiaj oręża. Ty mu zabrałeś kilof? Wiesz, że on sobie tym kilofem kiedyś oczy wybił? Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że go no właśnie dlatego, żeby sobie teraz co innego nie wybił. No właśnie, dobra, może masz rację. To, gdzie co kopać? Gdzie kopać, żebyś wyszła? Czekaj. Krat najlepiej. O, dobra. Dobra, weź teleskop. Dobra. Dziękuję! Dobra, uwolniliśmy ją! Quest zaliczony! Bardziej stresu...
interesujące niż... Ha, quest zaliczony! Ha, ha. Nie wiem, czy to jest quest, ale możemy to chyba zaliczyć do questu, co? Jedzenie. Tak, no, uratowaliśmy życie, więc... Chłopaki! Jedzenie tam co? Wam w parze. Na razie macie po jabłuszku. O, żarcie! Żarcie, wziąłem jab... Żarcie, dobra, mamy to, mamy to. Nie wiem, gdzie jest Pete, ale może już wrócił się o, do baru, dobrze. Albo go zjadły rekiny. Dobra, chodź ta, wracamy! Ale dzisiaj dzień był, co to była za no. akcja? Co to było? W ogóle, o, czemu tam jest taki gruby szur na dole? Widziałem ją w tej pracy dość często. To jest serio najdziwniejsza rzecz, jaką widziałeś? Grubego gadającego szczura? Tak, nie, czekaj, coś widzieliśmy innego? Czy nie? Nie, nie widzieliśmy nic innego, ten szczur. Widzieliśmy na... Pita. Pit to jest swoją drogą. Ej, właśnie, gdzie jest Pit? Widziałeś, Rayman? Pomyślcie, skoro on tak robi bałagan, co jeżeli się zaprzyjaźnił z tymi szczurami tam został? O nie, zamieszkał z tym grubym lepiej? Szczurem. Może nawet lepiej? Może on nie widzi różnicy. Haha, bo wiesz, bo nie widzi. Ojej. I nie widzę różnicy. To jest szczuchę. Właśnie, moglibyśmy już dostać to jedzenie. Jesteśmy bardzo głodni. Jasne, chyba wszyscy. Proszę. Taki. Wreszcie jedzonko. O, wreszcie Jezu. Jedzonko. Dawajmy, czekajcie. Taki, tak. A czemu nie możecie? Podziel się. No ty się podziel sam się. O moje. Teczki. No zabrali mi wszystko. Tak. Dobra, ja mam jabłko. Ej, Morgan, bez przesady. Co? Wszystko ja się, ja po prostu głodny ja mam... jestem. Ja tam poszedłem na głodnego. Nie jeden wiem jak wy. Kawałek mam. Dobra, nieważne, jedźmy. Powiadomi o nich szefa. I możliwe, że jutro spotkacie swojego kolegę. Musimy? No musimy go spotkać, no co? Dobra, nieważne. Jedzmy już.